Okej, okay, siema wszystkim, ja jestem Piechol, to jest upiorne mieszkanko, ale ma duży metraż, nieskończony wręcz. Okej, okay, ale to są... O, to są usta? Aha. Nie, ej, coś mi się wydaje, że... Takie bieganie do przodu niewiele mi tutaj pomoże. Choć w sumie... Tak troszeczkę. No ale jest północ, cholera, godzina duchów, fuck. Może zadzwonimy gdzieś po pijaku? Co ty na to? Głupi pomysł, zawsze głupi pomysł dzwonić gdzieś po pijaku, a już tym bardziej pisać SMS-y, ale... Nie, naprawdę jest hardkorowo. Nie, i tak dochodzę do wniosku, że jeżeli Kojima utrzyma taki klimat przez całą grę, przez całe Silent Hills, no to będzie jeden z lepszych horrorów świata. Po prostu. Cholera, może dziura faktycznie. Ale moment. Co to było? Co to było? O, o. Ej, przeszły mnie ciarki. Autentycznie przeszły mnie ciary teraz. Spójrzmy w oczko z bliska. To nic nie daje. Fuck. Ej, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Może coś mi się uda znaleźć. A może mam po prostu tak nabiegać się troszeczkę. Ale moment, czy to jest lustrzane odbicie tego mieszkania? Tak jakby. Więc moment, i tu główne wyjście? Jak to? Ta czerwona... Nie ma jej na górze? Jezus Maria, by tam była, nie? Jestem nadnaturalnie zesrany tą produkcją, serio. O, jakieś nowe drzwi. Zamknięte. Tu też. Ej, nie, serio, nie wiem znowu co począć. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny materiał z cyklu kurde, Piechol błądzi cały odcinek, bo jeden taki już był, materiał trzeci. Czyli cały odcinek biegałem, bojąc się jak cholera, ale nic się tak właśnie nie stało, nie posunąłem fabuły do przodu. Ani trochę, akcja nie zrobiła kroczku nawet w dobrą stronę w tamtym materiale, teraz jest lepiej. Teraz się coś dzieje, ale kurde, fuck. Nie, dobra, jeszcze trochę tak pobiegam. Troszeczkę. Może tu chodzi o to, żebym się zmęczył. Może o to. Moment. Ten korytarz był dłuższy teraz niż jeszcze wcześniej? Ej, dobra, może faktycznie to jest sposób. Okej. Tu... shit. Ej, nie, naprawdę, wbiegnę zaraz na tą babę, nie? Będzie okrutnie. Dobra, jest... Kurde, łazienka, no... Wyżygaj ten trip dziwny. Nie. Ej, ale w sumie... Ej, zeszła cała czopa chyba. Nie, dobra, jednak nie, dalej. Ło, shit. Ej, przestraszyłem się tego, jak szybko mój bohater się porusza. Ale trzeba być, kurczę... Tchórzem, autentycznie trzeba być tchórzem, żeby się tego przestraszyć. No, widocznie ja jestem tchórzem. Ale bardzo się imersjonuję w tytuły, bardzo. Więc jak ja bym się znalazł w takim mieszkaniu, to szczerze... Zapałbym pierwszy lepszy mebel, rzucił w... Nie no, w sumie nie w okno. Ale sforsowałbym drzwi i uciekł na zewnątrz. Do ludzi, kurczę. Nie lubię z ludźmi przebywać zbyt długo, ale teraz naprawdę bym każdego przytulił na dzień dobry, nie? A oprócz tej baby oczywiście. A oprócz tej babki. Okej, dobra, ale... Zdjęcia niezmienne, tu powinno być hello? Na ścianie? Nie? Cholera, co teraz? Przydałaby się ta latarka, nie mówię, że nie. Co to jest? Co za dźwięk? Dobra, powolutku, powolutku. Dobra. Może koło tego czerwonego lampionu. Coś. Serio. Co to było? Jezus Maria. Nie. To jest naprawdę... O tej godzinie grać w taką grę to jest samobójstwo. Fuck. Okej. Idę powolutku. Naprawdę powoli.
Więc jak chcesz się duchu na mnie zaczaić, to masz dobrą okazję teraz. Fuck. Nie, serio, co ja mam zrobić? What to do now? Co? Coś z drzwiami? Nie? Okej. Okay. Nie to nie. Nie to nie. Co to? Ja jeszcze każdy z tych obrazów jest inny nagle. No kurde. Ej. Co jest? A czemu on leży na ziemi? Ej. Nie wiem, czy to jest ta dziura od kibla? Ej, a spójrz w nią. Oj, nie wiem, czy... Nie wiem, czy chcę. Oj, nie wiem. Co jest grane? O co chodzi? O kurde, nie? Nie chcę być chyba świadkiem morderstwa, które tam się odbywa. Ktokolwiek zrobił krzywdę tej pani, nie zabił jej. Ona jeszcze żyje. Kurde, oddycha. No dobra, teraz ją zabił. Chyba. Jezus Maria, jeżeli zobaczę zaraz jakieś oko tutaj, no to na... O. O, o. To nie ja. O, o. Dobra, co jest jakiś napis? Cicho, cicho, cicho. No turning back now. Czy nie ma teraz odwrotu? Ale dobra, weźmy to dosłownie. Oko. Nic więcej. Dobra, i postać zwolniła. Okej, okay, czyżbyśmy wrócili na dobre tory? Okej, okay, jestem znowu w kiblu. Nie wiem, po co tu wchodziłem. Part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked at a skirt. Aha, czyli co? You remember, right? Exactly 10 miesięcy temu, tak? Protagonista stracił pracę, jego żona musiała się zatrudnić jako kasjerka i dostała tą robotę tylko dlatego, że menadżerowi podobało się, jak wygląda w sukience. No fuck, dobra. Już wiem dużo. Może nawet więcej, niż bym chciał. To czemu on ją zabił? Bo to podejrzewam, że protagonista, no kurczę, no coś... No powód tej udręki musi być jakiś, no kurde. I to jest pewnie powód. O, shit. Nie, to tylko kibel. Dobra, a w drugą stronę to działa? Nie? A, może to i lepiej. No, może eksplorujmy dalej. Co, może znowu trafię na tą dziurę? Ej, dobra. Tylko teraz się poruszam zdecydowanie wolniej. Ej, światło. Dużo światła. Podoba mi się, podoba mi się. Okej. Okay. Gdzie jest zegarek? Chciałbym wiedzieć, która jest godzina. Zegarek nie działa. Jak na złość. Ej, moment, czyżbyśmy wrócili? No nie, dobra, super. Liczyłem, że już będzie normalnie. A tu tam jest jeszcze ciemniej, a latarki brak. O, co tak ciemno? Dobra, szybko tędy. Szybko do piwnicy. Znaczy nie do piwnicy właśnie. Zapętlić to. Zapętlić. Ej. Jest, super, no. No to teraz, ha, ha, ha. Jak kurczę, ciawer. Idziemy. Dalej północ. Znaczy, ha, ha. Północ północą, ale... Kiedy pojawi się jedna minuta po północy? Ej, nie ma krat? Nie, kraty są w dalszym ciągu. Myślałem, że już może ich nie ma. Że może wszystko wróciło do normy. Nie, do ciemnego kibla może zaraz, bo widzę drzwi zamknięte. Ej, co to było? Co to było? Coś się dzieje z moim Elgato? Dobra. No to ja myślałem, zamknięte, więc kibel jak najbardziej będzie musiał zostać odwiedzony. Wow, ej, dobra, ale moment. To nie są zwykłe graficzne glitche. Ja wydawało mi się, że tam widziałem oko.
24863. Kto do mnie teraz gada? 24863. Do kibla, chodź do kibla, chodź do kibla. Zamknij za sobą drzwi, tu jest bezpiecznie. 24863. Zamknij drzwi, a coś? Jest płód? Nie ma płodu. To akurat dobrze. Po co ta muza złowieszcza? Ej, nie, ale zmoczyłem. Co? Knowing you, I was sure you'd notice the game and play it. I will never, can never forget that day. 20 years ago. Ej, kurczę, będę musiał sobie przeczytać później, ale co? Co, czyżby koniec? Serio? Nie. 7780S Studio. Watch out the gap in the door, it's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Serio? Ja myślałem, że na końcu tego teasera jest ten jak gdyby trailer Silent Hillsów. Ale chyba nie. Kurde, serio? Nie, serio. Autentycznie nie wiem, czy skończyłem już, czy nie. Może torba mi odpowie. Aha, a tak w ogóle to sporo dni ktoś przesiedział w tym pomieszczeniu. Bo oho, lata całe chyba. No na pewno miesiące. Nie, nie, nie skończyłem. Wcale nie skończyłem. Tu nie było tak ciemno. Dobra. Co? Cofnęliśmy się w czasie. No ale butelek z alkoholem, jakby więcej. Dobra. No cholernie ciemno. Mimo latarki. No wielkie dzięki za taką słabą latareczkę. Ej, jest mi płód, siemka. Siema, elo. Płaczesz? Nie, nie płaczę, leży sobie w zlewie i oddycha. Tak po prostu. Dobra. To nie jest pewnie dobry pomysł, tak patrzeć w tą dziurę, ale... Cholera wie. Ej, dobra, drzwi otwarte, czy mogę przejść sobie dalej? Nie? Wow. Wow. Wybiła 24. Serio? Moment. Coś gadał? Halo? 203863? Nie, ło, to nie była ta liczba na pewno. To na pewno nie było tak. Ej, nie, no dobra. Zegar wybił 12. Ktoś nawołuje z piekła. Babki na górze nie ma, jak miło. Ale może chodźmy, może coś się zmieni. Moment. Jest północ już? Nie, jeszcze nie. Fuck, ej. Ale mindfuck. W sumie cała ta gra to jest jeden wielki mindfuck, cały ten teaser. I bardzo dobrze, to powinien teaser właśnie wyglądać. Nie żadne, kurcze, 30 sekund pozlepianych scenek w formie trailera i to nazwane teaserem, tylko takie coś. I autentycznie, jeżeli ktoś lubi się bać, to aż chce się kupić Silent Hills. Później. Dobra, no wydłubałem jej to oko, no. No było napisane, gouge it out, jeszcze krzyżyk, twardo, że mam krzyżyk wcisnąć. Nie mogę znowu? Albo najlepiej drugie oko, żeby była totalnie ślepa. Nie wiem, tu zamknięte. Piekło dalej obecne. Fuck. Nie, to chyba za wcześnie jeszcze. Za wcześnie, żeby iść w tamte drzwi. Okej. Okay. Dobra, chcę zobaczyć, jak zegar zmienił godzinę. Czy na pewno o to chodzi? Tak, no jest północ. No autentycznie jest północ i babka zaczęła harczeć. To mi się akurat nie podoba. To mi się akurat w ogóle nie podoba. Aaaa, fuck! Widzicie ją? Chodź, z bliska. Jezus Maria, nienawidzę, jak w horrorach tak podrygiwują postaci. Długo mam tak patrzeć? Zniknęła.
Okej, ale czy pojawiła się ta z mojej prawej strony? Jak obstawiacie? Obstawiam, że tak! Nie! Może miałem po prostu być świadkiem. Świadkiem tego, co za oknem. Może tylko o to chodziło. Fuck! Nadnaturalnie zesrane, to jest idealne określenie. Na ten let's play. Dobra, wypuśćcie mnie już, a może teraz coś innego będzie, bo ją widziałem w tym oknie. Co by na to? Może północ cały czas? Cholera, nie. Pewnie, że nie. Nie o to chodziło. Że ją widziałem w oknie. Za oknem. Dobrze, za oknem. Cholera. Ale co, znowu czekamy na wybicie północy? Tylko co wtedy? Co, znowu podejść do okna i dać się przestraszyć? O mój Boże, myślałem, że ona tu jest pod powierzchnią wody. Nie, to już się nazywa paranoja. Paranoja, po prostu. Nadnaturalne zesranie spowodowało, że plącze ci się w głowie. Klepki mózgowe nie działają tak, jak powinny działać. Bierz klucze i spierdzielaj stamtąd. Serio. Co to za mouro? Powiesilibyście coś takiego? Nawet przy zejściu do piwnicy, ja bym nie powiesił. Dobra, on harczy. Dobra. Znowu wybija północ. Głupota... Jak cholera. Ale... Co, może tu, może... Dobra, nie ma jej w oknie. Dobrze. Ktoś tam płacze. No to jeszcze gorzej. Dobra, no północ, północ, no cholera. Podlej kwiatki? No nie wiem, coś zrób, ale... O, no, myślałem, że tej drzwi nie będzie. Zamknięte i dobrze. W sumie nie wiem, czy chciałbym tam teraz wejść o północy. No dalej jest w oknie? Jesteś tam? Nie, nie ma jej. Cholera, ja... To dobrze, czy źle właśnie? Nie wiem. Nie wiem, ale boję się spoglądać teraz w okna. Boże drogi, no. Może nakarm to dziecko, schowaj do kieszeni, do ekwipunku je. Coś, nie wiem, nie wiem. Zabierz ze sobą. Nie? Dobra, to tylko bohater. Tylko bohater. Okej. W tych oknach jej nie ma? Jak miło. Jak miło. Nie, nie wiem co zrobić. Jeszcze raz spróbuję wejść w te drzwi, ale to na pewno nie o to chodzi. Forgive me, Lisa. I don't know what to do. Kurde. No nie, no wciskam wszystkie klawisze na padzie. Ej, a może by tak rozwalić zegarek, żeby północ nie wybiła po prostu? Ej, a może... Shit. Może coś z tym jednak. Ja nie chcę wiedzieć, naprawdę nie chcę wiedzieć, bo pewnie kulminacyjnym momentem tego teasera jest moment kończący, czyli pewnie jakiś chamski, totalny jumpscare. Jakiś screamer może, kurde, fuck. Okej, okay. Może dokręć, idzie zakręcić, dobrze? A to trzeba będzie wezwać hydraulika chyba. O, nie, 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 serio, serio, nie wiem co zrobić, ja kończę tutaj, nie, serio. Muszę zaczerpnąć świeżego powietrza, zapalić sobie papierosa, zrobić wszystko, żeby się odstresować. Ale na ten moment serio kończę. Jezus Maria, czy ja słyszałem skrzypiącą podłogę? Dobra, zegar wybija 12. Co, może spojrzeć tu, a może tu? Tu! Nad panią bez oka! Czy tu? Cholera, może lepiej nie za okno. Już dreszcze nie przechodzą, a samą myśl, że ona tam może być. Fuck. Dobra, harczy. Co z tego? Najgorsze jest to, że już teraz kończy mi się czas na nagrywanie.
No progres się zapisuje niby, ale wiem, że następnym razem jak włączę odcinek, to kurde... Jeszcze raz na mnie wyskoczy i skręci mi kark. Pewnie. Bo wewnątrz już! Czy wy to widzieliście? Ja pierdzielę! Tego to mi nie róbcie, tego to mi nie róbcie. Dobra, macam wszystko. Jak leci, ale jeżeli pojawi się tak jeszcze raz, to wyziomę ducha. Serio. Nie może mi tak robić. Nie może. Może o to chodziło. Ej, jest zielona poświata, jest coś innego. Dobra, pięknie. Pauza? Znaczy, kurde, nie. Pauza dla mnie. Jeszcze może zmieszczę tutaj krótki materiał. Dobra. Trzymajcie się na razie, hej.